Pił ojciec. Bałam się go. Matka też się bała. Najpierw pilnowała, żeby nie było awantur, a później, by nikt nie wiedział, że są. Na początku była ofiarą, później stała się katem. Starałam się zgadywać, czego ode mnie oczekuje. Nigdy się nie udało i zawsze mówiła, że to jest moja wina. Ona nie piła. Nigdy. Zdaniem nauczycieli, sąsiadów była troskliwa, kochająca, dbała o dom, zdrowa matka, miód. Ale w domu była jak żandarm na straży zadowolenia ojca. Żadnych reguł i wymagań. Tak pomagała mu pić. Nigdy nie powiedziała dość. Wydawało się jej, że kontroluje sytuację, a wszystko się waliło. Ona pozorowała normalność. Ojciec poszedł na terapię. Miała z nim chodzić, ale uznała, że nie ma powodu. Przecież ja nie piję. A ja myślę, że bała się prawdy o swojej bezczynności i bezradności. Bała się upadku mitu o swoim poświęceniu i bohaterstwie. Ojciec szybko wrócił do picia. I w domu znów były dwa żywioły. Alkohol i matka. Ona była uzależniona. Od jego picia i swojego poświęcenia. Mistrzyni świata w stwarzaniu pozorów i zaprzeczaniu. Ojciec umarł, a ona nadal tak żyje. Jakby miał zaraz stanąć w drzwiach i znowu otworzyć piekło. Mogła ocalić nas wszystkich, ale tego nie zrobiła. Ma żal o tę moją terapię, że opowiadam, jak było w domu. A ja przecież mówię o tym, co wyniosłam z domu. W moich lękach, niepewności. Dzieciństwie zabitym samotnością, bólem. Brakiem zainteresowania i miłości. Na swój sposób ją kocham. Ale i trochę nienawidzę. Ponad 5 300 000 zł z Unii Europejskiej. To dotacja, którą miasto Suwałki pozyskało na zakup m.in. kolejnych autobusów napędzanych gazem CNG. W sumie projekt pochłonie blisko 7 800 000 zł. Ta decyzja, która 24 września została podjęta przez Zarząd Województwa o przyznaniu dodatkowych środków, sprawi, że będziemy mogli kupić kolejne 4 nowe autobusy zasilane na gaz ziemny. Wyposażymy kolejne przystanki komunikacji miejskiej w elektroniczne systemy powiadamiania o zbliżających się autobusach, czyli tej informacji pasażerskiej. Dodatkowo w ramach tego projektu zostanie również zrealizowane kolejne stacje roweru miejskiego. Projekt stanowi uzupełnienie obecnie realizowanego projektu wartego blisko 30 milionów złotych, w ramach którego zakupionych zostanie m.in. 15 nowoczesnych autobusów zasilanych gazem CNG oraz systemu roweru miejskiego. Miasto Suwałki pozyskało ponad 1 200 000 zł z Unii Europejskiej na realizację projektu Bądź aktywny, bądź zdrowy. W sumie za blisko 1,5 miliona złotych w Suwałkach powstaną 3 place zabaw. Korzystna decyzja przyznająca dofinansowanie dla miasta Suwałki i miasta Alitus na wspólny projekt, który będzie dotyczył budowy, czy właściwie rozbudowy placów zabaw przy kilku przedszkolach. Tu mam na myśli tak naprawdę punkty przedszkolne przy szkole podstawowej nr 5 i szkole podstawowej nr 7 oraz powstanie duży, nowy, nowoczesny plac zabaw przy ośrodku szkolno-wychowawczym. Oprócz tego we wszystkich suwalskich przedszkolach będą realizowane zajęcia sportowo-zdrowotne oraz zostanie zakupione specjalne wyposażenie do tych jednostek. Myślę, że takim największym właśnie beneficjentem tego projektu to będzie specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, gdzie oprócz właśnie tego dużego placu zabaw, oprócz wyposażenia, no, będą skierowane również środki na zajęcia ruchowe, także wiele fajnych inicjatyw. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022. W Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach został uruchomiony system kolejkowy. Wprowadzone rozwiązanie ma na celu usprawnienie obsługi klientów. Jest to system kolejkowy, który umożliwia zapisywanie się do rejestracji pojazdów, odbioru praw jazdy, załatwiania spraw związanych z prawami jazdy, transportem drogowym oraz w przyszłości planowanym
rejestracjami na rzecz podmiotów gospodarczych umożliwia system ten kolejkowy zapisanie się do kolejki bezpośrednio przez internet lub poprzez biletomat znajdujący się w budynku wydziału. System kolejkowy jest również odpowiedzią na sugestie interesantów w związku z rosnącą liczbą spraw w Wydziale Komunikacji. Istotnym czynnikiem jest także przeciwdziałanie zagrożeniu COVID-19. Rezerwacja internetowa umożliwi umówienie wizyty zdalnie bez konieczności oczekiwania w kolejce i narażania się na niebezpieczeństwo związane z wirusem. Kolejki w Wydziale Komunikacji na terytorium kraju, jak i również w Wydziale tutaj naszym Urzędu Miejskiego w Suwałkach wynikają ze zmiany przepisów od 1 stycznia 2020 roku, które nakładają kary finansowe za brak rejestracji, zgłoszenia zbycia i nabycia. Spowodowało to wzrost liczby interesantów w naszym tutaj wydziale o 23%. By zapisać się do systemu kolejkowego, należy użyć strony bezkolejki.eu/UM Suwalki. Można tam będzie wybrać wizytę na konkretny dzień i godzinę. Będzie istniała również możliwość pobrania biletu i zapisania się do kolejki osobiście, korzystając z biletomatu, który został ustawiony w Wydziale Komunikacji.